Rozumiem, wszystko rozumiem, ale nie umiem mówić. Umiem mówić, ale w ogóle nie rozumiem, co mówią inni. To są takie dwie najczęściej spotykane postawy, jeśli chodzi o naukę języków obcych, takie dwie najczęściej spotykane sytuacje. Z czego one wynikają, co one tak naprawdę oznaczają i co z nimi zrobić? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał Wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych oraz nauczania języków i nie tylko. A dziś porozmawiamy sobie o tym, skąd się biorą takie sytuacje, kiedy wszystko rozumiem, a nie umiem nic powiedzieć, albo kiedy umiem powiedzieć, ale nie rozumiem. Kiedy ktoś mówi, że rozumie, ale nie umie mówić, to jest bardzo dobra sytuacja, z której łatwo jest wyjść, bo ona stanowi dobrą bazę do dalszego poznawania tego języka i świadczy o tym, że człowiek, który tak mówi, jest osłuchany z tym językiem. Jeśli wszystko rozumie, to jest super. To jest najtrudniejsze tak naprawdę w języku. Jeśli to już masz zrobione, no to już później jest z górki. Ostatnio robiłam nagranie na ten temat, skąd bierze się ta blokada językowa, więc właśnie jeśli tak to wygląda u Ciebie, czyli rozumiesz wszystko, ale kiedy Ty masz coś powiedzieć, to nie bardzo to wychodzi, to obejrzyj sobie koniecznie ten film na temat blokady językowej. Zostawiam go tutaj wlinkowany w karcie i również w linku pod tym filmem. Tak naprawdę to, co Ty musisz zrobić, to ułożyć sobie w głowie ten język, zrozumieć ten język, dostrzec jego struktury, dostrzec jego logiczność, przeanalizować sobie i wtedy zaczniesz mówić. Będziesz po prostu rozumieć. Natomiast druga sytuacja jest gorsza. Kiedy ktoś mówi, umiem mówić, ale nie rozumiem, to znaczy, że nie jest osłuchany, nie rozumie, co ktoś mówi, a to jest najtrudniejsze w języku. Natomiast co do tej pierwszej części, czyli umiem mówić, tutaj no najprawdopodobniej to umiem mówić znaczy, że mówię coś, ale mówię z błędami. I to jest taki poziom znajomości języka bardzo początkujący, kiedy ludzie zaczynają poznawać ten język i zaczynają mówić. Wiecie, z niektórymi ludźmi jest tak, że mają odwagę od razu mówić, inni nie mają odwagi od razu mówić, więc to różnie bywa. Różne są podejścia do tego. I to są właśnie też ci ludzie, którzy mają odwagę mówić, co jest oczywiście też super i to jest jak najbardziej pozytywna cecha, bo musimy też mówić, musimy mieć tą odwagę, żeby mówić. Ale bardzo często tutaj miesza się też to z takim podejściem niezbyt efektywnym, czyli z takim podejściem, że ja nauczę się mówić mówiąc. Otóż, jak widzisz, jeśli umiesz mówić, ale nie rozumiesz, to nie nauczysz się mówić mówiąc. Można się nauczyć tylko słuchając i analizując to, co się słyszy, i później to przekładać na swoje mówienie. Kiedy mówimy umiem mówić, ale nie rozumiem, to jest taki początkujący poziom znajomości tego języka. To jest taki poziom, kiedy coś już wiemy, umiemy sobie te zdania jakoś tak poskładać, żeby się komunikować, ale tam jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia tak naprawdę. Jeszcze dużo sobie trzeba wtedy przemyśleć, jeszcze trzeba zgłębić ten język, trzeba się z nim przede wszystkim bardzo, bardzo osłuchać, żeby ten poziom później podnieść. Jeśli tego osłuchania się zabraknie, to ten poziom się nie podniesie nigdy. Nie można, powiedzmy, zacząć słuchać ludzi i nauczyć się rozumieć ich wcześniej, zanim zaczniemy ich słuchać. Na przykład nie można zacząć oglądać seriali wtedy, kiedy już jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy w stanie je zrozumieć, bo nigdy nie będziemy na takim etapie. My uczymy się rozumieć, kiedy słuchamy, kiedy staramy się zrozumieć i robimy to przez wiele, 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 wiele godzin. I dni, i tygodni, i miesięcy, a nawet lat. Umiem mówić, ale nie rozumiem. To jest taki etap, kiedy już trochę liznęliśmy tego języka. Śmieszne określenie, liznąć języka. I już coś umiemy powiedzieć. I teraz nam się wydaje teraz, o, że ja już tyle umiem. Ale kiedy się uczymy później dalej, to widzimy, kurczę, jednak jest jeszcze więcej rzeczy, których nie umiem, nie? I jak już sobie ktoś zdaje z tego sprawę, to wtedy ma wybór. Albo idzie dalej w ten język, albo też
się czasami zdarza, że się poddaje, bo mi się po prostu już tego wszystkiego poznawać nie chce, bo mówi tylko, ja tylko robię tę część, która jest fun. A to później dalej, to już nie ja. To już, i to ja sobie będę tutaj teraz mówić tak, jak mówię, reszta mnie nie obchodzi. Jeśli masz do tego takie podejście, możesz mieć, to też jest ok. Tylko, że po prostu ten poziom języka się nie podniesie, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. I jeśli zapytasz następną osobę o to, co mi możesz poradzić, bo ja umiem mówić, tylko nie rozumiem, to ci nic nie da. Ty musisz zacząć osłuchiwać się z tym językiem, musisz zacząć pracować nad tym językiem w takim właśnie sensie. Bo dopóki tego nie zrobisz, to nie nauczysz się rozumieć. Nie ma absolutnie takiej rzeczy, którą możesz zrobić, aby zacząć rozumieć, niż to, że zaczniesz w końcu tego języka słuchać. Obejrzyj sobie pozostałe nagrania na moim kanale, chociażby te 4, które tutaj będą teraz na końcu tego filmu wylinkowane, żeby się po prostu dowiedzieć, dlaczego to jest ważne, jak bardzo to jest ważne i jak to mniej więcej zrobić. I teraz niezależnie od tego, czy jesteś tą osobą, która mówi rozumiem, ale nie umiem mówić, czy też umiem mówić, ale nie rozumiem, to na właśnie te problemy znajdziesz rozwiązanie w moim wideokursie Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. Tam przez 7,5 godzin mówię o tym dokładnie, jak uczyć się języków, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim przypadku. Jak ten język można podnieść, jak można podnieść jego poziom na dobry i tak, aby żeby taki został i żeby to nie było związane jakimś nadludzkim wysiłkiem, ani z czymś totalnie nieprzyjemnym, wręcz przeciwnie. To jest kurs o tym, jak to zrobić, żeby ta nauka była przyjemna, ale bardzo efektywna, no i sprytna, tak też się on nazywa. Także zapraszam Cię bardzo do linku pod filmem, a my się już widzimy w następnych nagraniach. Trzymaj się, ucz się i pamiętaj, że umiesz więcej niż Ci się wydaje, tylko czasami musisz troszkę zmienić kierunek, w którym podążasz i wtedy będzie okej.